Ciekawe zapytanie, czy warto podejść do szkolenia okresowego kierowców, ale w takiej szczególnej sytuacji, gdy masz prawko zabrane za jakąś karę, no i możesz odebrać je dopiero gdzieś za pół roku. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i opiszę Ci problem kierowcy zawodowego gdzieś z Polski. Witam, chciałbym się dowiedzieć, kiedy mam wymienić prawo jazdy kategorii C, no, które zrobiłem w 2002 roku, później zrobiłem kategorię w 2007, no i stary kurs na przewóz rzeczy mam od tego czasu, czyli od 2007 roku. To są daty wydania mojego prawa jazdy. No, obecnie jednak mam zatrzymane prawo jazdy na jeden rok i kara mija w kwietniu 2014. Taka moja dygresja, filmik jest z grudnia 2013, czyli brakuje do końca kary około 5 miesięcy. Jestem po badaniach lekarskich i psychologicznych ze skierowania starosty. Przeszedłem badania WOMP i badania psychologiczne z wynikiem pozytywnym. Z góry dziękuję za odpowiedź. Badania lekarskie w WOMP sugerują tutaj raczej sprawę albo alkoholową, albo wypadkową. Mam jeszcze pytanie, czy przed zakończeniem kary będę mógł wcześniej zrobić kurs dokształcający na przewóz rzeczy, ponieważ mógłbym od razu podjąć pracę jako kierowca zawodowy. Pozdrawiam. I też moja uwaga, tenże kierowca pamięta stare kursy na przewóz rzeczy, natomiast w tej chwili to się nazywa szkolenie okresowe. Odpowiadając na te pytania, no, bez dyskusji, nie podlega tutaj żadnej dyskusji, że jakakolwiek zawodowa jazda jest możliwa przez Ciebie dopiero po odbyciu kary, czyli za te parę miesięcy. Jest to dla mnie i przypuszczam, że dla Ciebie sprawa jasna. No, zaciekawiło mnie jednak, czy możesz przystąpić do szkolenia okresowego, nie mając ważnego prawa jazdy. No, cóż było zrobić? Przeczytałem całe rozporządzenie ministra infrastruktury z 2010 roku, zresztą podpisane przez zdymisjonowanego już pana Grabarczyka. Tytuł tego rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy i nie znalazłem tam takiego ograniczenia. Tym jednak nie jestem specjalistą od szkoleń okresowych czy kwalifikacji wstępnej. No i jeżeli taki zakaz wynika pośrednio z jakiegoś innego prawnego aktu, proszę Cię uprzejmie o korektę mojej wypowiedzi, ewentualnie tutaj w komentarzach poniżej. Tak czy owak, nasuwa się pytanie, nasuwa się wątpliwość, czy warto 35-godzinny kurs szkolenia okresowego, który tak na dobrą sprawę trwa zaledwie kilka dni roboczych, rozpoczynać pół roku wcześniej. Po jego zakończeniu otrzymasz świadectwo kwalifikacji, ale to świadectwo kwalifikacji jest ważne maksymalnie na 5 lat od egzaminu, czyli jak to świadectwo zaniesiesz za pół roku, to nawet jeżeli badania lekarskie i psychologiczne znowu zrobisz za pół roku, bo tamte nie są ważne, te ze skierowania starosty, to będzie to i tak o pół roku krócej. Więc wydaje mi się, że jeżeli jest taka możliwość, ja zrobiłbym ten kurs najwcześniej na jakieś 2 tygodnie, na tydzień przed zakończeniem kary, czy nawet parę dni tuż przed samym zakończeniem kary, złożył całą dokumentację zaraz po odzyskaniu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji. No i wtedy będzie to jakoś logiczne, że wszystkie kursy i badania będziesz musiał odnowić za 5 lat, a nie za 4,5. Na tym kończę. Jeżeli miałeś podobny jakiś przypadek, podobny dylemat, oczywiście skomentuj to wideo w komentarzach poniżej. Jak ta sprawa zakończyła się w Twoim przypadku? Czy zdecydowałeś się na kurs wcześniej tego szkolenia okresowego, czy zrobiłeś go później? Natomiast jeżeli to wideo w czymś Ci pomogło, oczywiście udostępnij je na swoim portalu społecznościowym. Natomiast jak chcesz więcej takich materiałów, oczywiście musisz tutaj gdzieś zasubskrybować mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Oczywiście tradycyjnie do bólu najwięcej dyskusji, najwięcej rzeczowej dyskusji toczy się na moich stronach internetowych badania na prawo jazdy wrocław.com, prawo jazdy od 16 lat.com, niech Cię to od 16 lat nie zmyli, też ciekawy serwis informacyjny i wpadnij tam zaraz po obejrzeniu tego filmiku, no i zapoznaj się z innymi kontrowersyjnymi tematami. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu. Do zobaczenia w moim kolejnym wideo. No, jeżeli chcesz jakiejś mojej konsultacji osobistej,
to albo musisz napisać na mojego maila, albo po prostu przyjechać do Wrocławia, do mojej przychodni medycyny pracy na Żernickiej 215. Także bye bye, do zobaczenia, do następnego filmiku.